Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy bramkarzami na kartach limitowanych z kolekcji Panini Euro 2020 Kick-Off 2021. Na ten moment, moi kochani, mam w swoim zbiorze limitek 5 bramkarzy. Łukasz Fabiański, Polska, Kasper Schmeichel, Dania, Gulashi, Węgry, Hradecki, Finlandia i Gianluigi Donnarumma, Włochy. A więc tych 5 bramkarzy będzie się dzisiaj pojedynkować tutaj. Zrobię oczywiście też meczyki między obrońcami, pomocnikami i napastnikami. A więc zaczynamy. Wszystko liczymy za jeden punkcik i pierwszy wpada dla Donnarumy, bo jest second skin Włochy. Następnie mamy Frankiego de Jonga na karcie UL Platinum. I bazóweczki. Szwecja Jansson, Turcja Meras, Macedonia Ademi, Hiszpania De Gea, Walia Wilson i Macedonia Alioski. Czyli tylko dla Donnarumy punkcik. Mamy Polaka Grzesiu Krychowiak na karcie Fans Favorite, więc jest punkt dla Fabiana. Następnie Platinium Szwajcaria. Węgry Günok, Welkowski Macedonia, Rosja Dzikija, Olson Szwecja i mamy kolegę po fachu Fabiańskiego, czyli Wojciech Szczęsny, drugi punkcik. I tu jeszcze Anglia, Aleksander Arnold. Finlandii tutaj nie było, nie. Prowadzenie dla Polaków. Tym razem mamy Czechy, second skin, a druga karta specjalna to Ruben Neves, key player z Portugalii. A na bazóweczkach Rosja, Fernandez, Sterling, Anglia, jest Robert Lewandowski. Trzeci punkt dla Polaków tutaj. Czechy Wydra, Rosja Ozdojew i Węgry pierwszy punkcik Adam Lang. Toby Alderweireld, fans favorite z Belgii. Hiszpania Olmo, Busquets, Maestro Prodigy Multiple. Szwecja Lindelöf na karcie Defensive Rock. A z bazówek mamy Anglia, Jadon Sancho i znowu Polska, Arek Milik, więc naprawdę mamy tutaj już przewagę dużą, 4 punkty. Ukraina Malinowski, Tierney Szkocja i Macedonia Nestorowski. I do przerwy, bo jesteśmy w połowie, Polacy na prowadzeniu z 4 punktami. Marcus Rashford, fans favorite Anglia, Rosja, Multiple, Mostowoj, Czeryszew, Maestro Prodigy. A z bazówek Roberts z Walii, Hernandez, Francja, Belgia, Hazard, Belgia, Kastań, Szwajcaria, Elvedi i jest Finlandia, Timo Pukki, punkt dla Hradeckiego. I tylko Dania jeszcze bez punktu. Mamy Szkocję, second skin i jest bramkarz właśnie Schmeichel, punkcik dla Danii. Finlandia, Kamara, drugi punkt. Tielemans, Belgia, Szalaj, drugi punkt dla Węgier. James, Walia, Elmas, Macedonia i Sołczek, Czechy. Na razie jeszcze jest dobrze, prowadzimy z 4 punktami. Włosi drugi punkt, Lorenzo Insigne, fans favorite. Portugalia, power trio multiple, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix. A
z bazówek Lukaku Belgia, Węgry Salaj, trzeci punkt. Young to Czechy, Francja Pogba, Szwecja Forsberg i jest piąty punkt dla Polaków, Tomasz Kędziora. No, myślę, że powinniśmy utrzymać to. Ostatnia saszetka nam została. I jest rarka. Wow! Cristiano Ronaldo. Akurat powtórka. Andriy Pijatow, Ukraina. Turcja Karaman, Goal Machine. I Cristiano Ronaldo na karcie RAR. Top Master. No jak nadal brakuje mi nasz kapitan lewy. Węgry, Nikolic, czwarty punkt. Dobrze, że Polacy zdobyli wcześniej ten piąty. Celustka, Czechy, Szwecja, Olsen, Rodak, Słowacja i Gaja, Hiszpania. Więc mamy rozstrzygnięcie. Polacy wygrywają z 5 punktami. Na drugim miejscu Węgry, 4 punkty. No i ex aequo na trzecim Finlandia z Włochami. Ale myślę, że Włosi, mając dwie specjalne, to chyba lepiej jest, aniżeli dwie bazówki. Ja się cieszę, moi kochani, na kolejną rarkę. Pada Cristiano Ronaldo, czyli w tym boksie miałem Invincible i Cristiano Ronaldo. To wszystko, moi kochani, dzisiaj. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. No i co? Zapraszam na kolejne. Pa, pa, do zobaczenia.